myślę, że będzie się starał do końca trenować i chciałby grać na odpowiednim poziomie. Czy był w formie? Nie był w formie, bo powiedzmy sobie szczerze, mecz z Milanem bezbarwny, słaby w wykonaniu Piotra, ale dwa czynniki spowodowały moim zdaniem, że nie dostał teraz nawet minuty i może mieć problem z minutami w ogóle do końca sezonu w Serie A. Słaba forma to primo, a secondo, jeśli Fabrizio Romano ujawnia, że on w poniedziałek przychodzi testy medyczne w Interze Mediolan, to to znaczy, że po prostu de facto jest piłkarzem Interu Mediolan od nowego sezonu. De Laurentis już wcześniej pokazywał, że tego nie wybaczy. No a tu jest konkretna informacja. Tu już nawet nie ma dyskusji, nie jest to hiszpański klub, bo też pewnie słyszałem z otoczenia piłkarza, że gdyby się zdecydował na Hiszpanię de Laurentiis by nawet zgodził się na transfer w ostatnim dniu okna transferowego i tak dalej, i tak dalej. Przychodzi na północ tak, do przychodzi... to, jest, to jest policzek dla Laurenti de Laurentisa i, i tutaj. Ja, ja myślę, że to w ogóle nie ma się co obrażać na, 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 na właściciela tam jest, tam jest kilku piłkarzy, którzy są wypożyczeni, tak? Traorę, Den i jeszcze jeszcze e, i, i chyba gong. Więc... On, jest, on jest no właśnie, ale czym to się jest różni? Tak nie wiesz co? Nie, no on on mówi tak. Ja muszę przetestować tych piłkarzy. Dendunkera, notabene, nie, też nie zgłosił do Czerpiąca. Tu, tu chodzi o to, że, że po prostu obiecane zostało De Laurentisowi, że, że on przedłuży kontrakt i Napoli będzie w stanie na nim zarobić. On, on się po prostu czuje nie oszukany. Co, no. Chyba nie zostało obiecane. Nie, nie, no, nie no, zostało. Wiesz co, De z, tego, z tego co czytam, to zostało. On się zachowywał już hmm. latem. Mało kto wie w Polsce, że Piotr Zieliński został odsunięty. Od treningów, dwa dni nie trenował z Napoli. Doszło do wymiany poglądów między menedżerem a Napoli. Napoli ostatecznie mówiło, że chce jednak przedłużyć kontrakt. Natomiast wiecie, jakie było chcieństwo Napoli: że już w sezonie kończącym ten kontrakt miał zarabiać mniej. No to, no to wiecie, no to też jest trochę brak respektu do zawodnika, który jednak cieszy się wielkim poważaniem na rynku, bo jeśli ma dwie konkretne oferty z Juventusu Turyn i z Interu, no to nie jest słaby piłkarz, tak? to jest określona wartość. Będzie miał problem, notabene, z graniem w Interze, bo jak patrzę na kadrę Interu i możliwości tych piłkarzy, to wow, to tam będzie poważna konkurencja. No